Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, kolejny piękny dzień w Abrowicach 2.0. Chociaż no na pewno on by był piękniejszy, gdyby nie, słuchajcie, coś, czego wy jeszcze nie widzicie. Ale ja już niestety, słuchajcie, to dostrzegłem, mianowicie tu. Słuchajcie, no te tabliczki, kolejna dawka tabliczek. To są tabliczki brzozowe jeszcze na dachu. Więc ja, słuchajcie, nawet nie patrzyłem z tej drugiej strony. Ja już wiem, słuchajcie, od kogo to jest. Ja już wiem, co tam będzie. To jest po prostu, słuchajcie, jakaś rzeźnia. No ale dobrze, słuchajcie, przynajmniej nie jestem sam, bo Elvisu, słuchajcie, jest na serwerze u siebie na chacie, więc zaraz do niego pójdę i z nim to, słuchajcie, przeczytam, bo no patrzcie, ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam, słuchajcie, na pewno jest jakieś straszne zadanie do wykonania, gdzie ja ucierpię. Albo, słuchajcie, moje itemy ucierpią, których w sumie nie mam, ale na pewno ktoś lub coś ucierpi i to bardzo. Także, mordy, słuchajcie, chodźmy po niego, chodźmy po Elvisa. Zawsze w kupie raźniej. Jednak Elviso to jest mój dobry ziomeczek, dobra mordyczka. Także gdzie jest ten gałganiarz? Ej, poczekajcie, on gdzieś tutaj był. Słuchajcie, przed chwilą był tutaj u siebie na chacie. A, dobra, on gdzieś jednak tutaj chodzi. Nie było go totalnie widać. Byku! Byku, Elviso! Gdzie on jest, słuchajcie? On w ścianie tutaj chodzi. O, Elviso! Wariacie! Siema, dawaj, siema, stary, byku. Hono tutaj, co jest? Szybko. Ty tego nie widziałeś, jakby co tego nie było. Chodź, widać, okay? Nie interesuje mnie twoja tajna baza, no co. Co ty znowu knujesz, byczku? Co tam tajny knujesz? Tajny pokój, nie knuję. Zobacz, stary, zobacz, są tabliczki, także chodź, to musimy je przeczytać, no. Ale gdzie tabliczki? Gdzie tabliczki? Nie, no, stary, nie mam pojęcia. Na dachu, co? Nie mam pojęcia, no. Ej, to jest węgiel! Halo? I tu jest węgiel, który się nazywa pilot, stary. No, wiesz to, baw się tam sam, ja w to nie wchodzę, no, okej? Okay? Ja w to nie wchodzę. Tak, a jak ja mówiłem dokładnie to samo, to jakoś jeszcze to nie obchodziło, więc gościu, nawet mnie nie denerwuj. Dobra. Nawet mnie nie denerwuj, dobra, bo ja. Ale tutaj... ja nie jestem, bo to znowu pewnie będzie jakiś okropny, ja tutaj, stary. Słuchajcie, ja tutaj nie miałem nic wspólnego z panem X, a to ty mnie tutaj wciągnąłeś, chciałbym przypomnieć, także gościu. No w sumie. Gościu, ty wiesz, masz krew na rękach moją, dobra, mordy, musimy to przeczytać szybko. Siemaneczko, panowie. Jak wam mija dzionek? No w sumie no nie jest źle, właściwie jest, to już jest źle. Nie jest źle, a właściwie to przed chwilą nie było źle. No ale dobrze, no mniejsza, słuchajcie, już nie cofniemy czasu, no nie? Na rozluźnienie atmosfery mam dla was zabawę. Dzisiaj zagracie w... Kowanego! Pauza challenge? Hehe. To... Stary, my mamy grać w pauzę challenge? Pewnie wam się nie chce, okej. Okay. Ale okay. Jeśli nie zagracie, to stanie się coś, czego raczej wolicie uniknąć. Miłej zabawy, koledzy. What? Bardziej mnie zastanawia, skąd on wiedział, że mi się nie chce. Ale stary, no jakby... Ale poczekaj, my mamy też jakąś pauzę challenge? Mordy, ale... no dobra, w takim razie okay. Tak naprawdę chyba nie ma wyboru, bo oczywiście on nam gryzł, więc pamiętajcie o tym, żeby oglądać do końca, bo jak słuchajcie, już musimy. Ja wam powiem tak, jeżeli już trzeba, no to trzeba, to przynajmniej słuchajcie się zabawimy i Elvisowi zrobimy niezły, słuchajcie, prank, ja przynajmniej postaram się. Także oglądajcie koniecznie do końca, subskrybujcie kanał, bo codziennie są odcinki na tym kanale. Więc mordo, musisz zostawić suba, bo tutaj pan X normalnie głupie rzeczy robi. No i nie jest kolorowo, więc potrzebujemy twojego wsparcia, także zostaw suba tutaj i na moim dodatkowym kanale Macioch Plus. Tam, mordo, masz w opisie drugi link, tam jest Macioch Plus i też oczywiście warto zostawić suba. Dobra, Elviso, byku, to w czemu razie... tu jest węgiel, byku? Właśnie nie wiem, on i co jest, zobacz. Stary. On, i to jest, tak. To jest jakiś pilot. On jest podpisany jako pilot. I o co w tym chodzi, mordo? Ty skoro mam pilota, a nie grałem nigdy. To klikam... Znaczy wiesz co? Grałem razem w realu. Stary, ja grałem też w realu, ale nie grałem w Minecrafcie. To o co w tym chodzi, no? Ale skoro jest pilot, to chyba klikam guzik, mówię pauza. Okej, okay, i ja się teraz nie mogę ruszać. Pauza, to zaraz zrobisz, kangurku, co zaraz zrobisz, nie mogę się ruszyć, ale na ile to trwa? Zrobisz? Ej, to chyba trwa na 5 sekund, czy na 10. Nie, to trwa, dopóki nie kliknę guzika. No nie, bo stary, tak to mógłby się na dobę mnie tutaj wyłączyć, to tak nie działa, umawiamy się na 10 sekund. Okej, okay, no to spoko, minęło, no. Elo, teraz moja kolej, teraz moja kolej, byku. Nie dam ci tego pilota. No stary, no nie możesz mi go nie dać, bo on patrzy cały czas. Pauza! No stary. Dobra, okej, okay, łap go i tyle, łap go i tyle. On to obserwuje, jakby, nie wiem, ty masz mózg, czy nie? Czy ty nie myślisz? Poniekąd? Co poniekąd? Stary, no weź nie świruj mandaryna w bambusie. Dobra, no okej, okay, to ja idę, stary. Także nie, poczekaj, chodź tu. Poczekaj, chodź tu, ja mam dla ciebie dobrą zabawę, stary, a gdzie masz lawę? A może lepiej nie? A gdzie, stary, masz wiaderko z lawą gdzieś? Bo ja nie mam takich rzeczy, nie mam. No. A co chodzi, po co mordo, jest no właśnie wiaderko? Chciałem, wiesz co, chciałem wylać lawę i się ogrzać. Stary, chodź tutaj, musisz za mną iść. Byczku. Ale tu takiego czegoś nie ma w naszej wiosce, co? No tutaj, mówię, chodź tu. Byku, zapraszam tutaj. Dobra, chodź tu, mam lepszy pomysł. Ale po co ci jest lawa, byczku? To jest takie bezsensowne, okej? Okay? Chodź tutaj. Mówię, no tutaj. Jestem tutaj. Chodź, no dawaj. Ale po jeszcze, co? Jeszcze mówię. No pauza, płynę. Pauza, dobra.
O, słuchajcie, nie zrobiłeś tego. Będzie się nie topił. Zrobiłeś tego. Będzie się topił. Dobra, nie. Słuchajcie, jest dobrze. Ale słuchajcie, okej. Okay. Mam się znaleźć. Sekundy tabel. Jeszcze. Koniecznie muszę znaleźć. Dwa. Co sekunda? Jeden. Dobra. Siedź tam. Siedź tam. No już czas minął, okej, okay, dobra. Nie, nie, nie. Spoko. To jest do odwołania, to jest do odwołania. No, dobra, słuchajcie. To nie jest do odwołania. Sam mówisz, że to nie jest do odwołania. No to jest fajne no. Zdanie. Dobra, bierz weź tego pilota. Zdecyduj. Ja, słuchajcie, muszę znaleźć koniecznie lawę, ale to tak fest. A no nie, słuchajcie, to są jakieś. Jest, stary, zobacz, to zobacz, to jest skrzynka. Co? Gdzie? Gdzie? Co to jest za baza? Co to jest za baza, stary? Zobacz to. No to jest przecież Abry baza, nie? Pauza! Pauza! O nie, Elviso, no nie, no byku! Dobra, poczekaj, co? A! Rozmawiam. Nie niszcz go, nie możesz go niszczyć. Nie mogę niszczyć, dobra, słuchajcie. 5, 4, 3, 2, 1. Nie ma tak szybko, nie ma tak szybko. No co, no było 10 sekund, byku, było. O kurde, co mnie... What? What? No nie, no nie ma bata, słuchajcie, że jedno tięcie nie załatwiło. Ej, Elviso, pogrzało już cię go chyba. Lubię, okej, okay? Już go lubię, serio. Powiem ci, że no, jeśli chodzi właśnie o tego horrorgierki, to jest nawet spoko, okej? Okay? Lol, ej, powiem ci tak, Elviso, stary, ja w ogóle nie mam tutaj przedmiotów, nawet żeby odpalić stary TNT. Mam w ogóle teraz to, twoja litera to jest chyba. Śmiało. Byku, serio, no ja, mam taki problem, że ja nie mam w ogóle itemów. Ty masz pewnie na chacie itemy, no nie? Mam na chacie itemy, ja co? Stary, no to, a czym odpaliłeś TNT? No Flint and Steelem. No ty to pożycz, weź pożycz. Dobra, łap, ale po co ci jest taki Flint and Steel? Ty, a gdzie jest pilot w ogóle? Dawaj pilot! Tutaj jest pilot, łap pilota. Pyk, okej, dobra, to w takim razie mordo. Pauza! Pauza, mówię, byku! To jest środek wioski! No dobra, no to... Ja specjalnie byczku do wody wbiłem, wiesz? Ej, no ja wbiłem do wody, żeby się nic nie zniszczyło, panie! Będzie na ciebie! Panie! Dobra, i co, on padł? Nie, ej, dlaczego ty nie padłeś? Po co ci to było? Wyjaśniłeś tylko bezpośrednio wioskę, stary. Ej, stary, a ale... ja do wody wbiję specjalnie, żeby ty, ale wsadzić. Ogarnij to, ja miałem zbrojkę i zginąłem od jednego TNT. Ale ty stałeś na TNT jedną kratkę, a ja stałem obok niego jakieś dwa klocki. O stary, ale jazda. No dobra, to co, koniec zabawy, elo! Ej, teraz co napraw, typie, no nie ma tak, nie ma tak. W ogóle pilota mi oddać, typie, w ogóle wyjdź z mojej chaty. Mordy, nie ma mnie tutaj. Nie, nie, nie! Elviso, nie zawaham się tego użyć. Mogę pilota, czy nie mogę pilota? Możesz tutaj wejść. Muszę? Możesz. Elvis. Nie ma. Nie uwzględnij, nie załatwiam. Nie, to jest mój dom! Daj pilota. Dobra, wykupię, dobra, jestem uczciwy. Mordy, on patrzy, on oczywiście. Pauza! Stary, no dobra, nie ruszam się. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Skąd ty masz lawę? Kłamałem, kłamałem! Przewidziałem twoje zamiary. Już minęło 10 sekund chyba. Chyba. Nie wiem, on nie napisał, słuchajcie, więc on nie napisał, jak to ma wyglądać, także no sorry, memory, no ale... Dzięki. Ty byczku, dzięki. Naprawdę i co, teraz nie ma lawy? No, właściwie ja samo jest nie zapomniałem. Dobra, to nie? Dawaj pilota. Dobra, no tego pilota. Dawaj pilota. No, gdzie jest pilot? Nie mam pilota. No przecież tam leży. Byku, oddaj pilota, no. No masz go we Q już, oddaj. O, okej, dobra, mam, to chodź za mną, stary, bo chodź za mną w takim razie. Gdzie idziemy? Idziemy na dół. Ale po co też idziemy do mojego domu? Idziemy to jest moja na chata. Dół, byczku. Dobra, moja dobra, chata. Dobra, stary, ja mam pilota. Maciu. Więc ja tutaj będę decydował o wszystkim. Dobra, pokaż mi, co ty tutaj masz, jakie ty masz cenne rzeczy. Ej, stary, kurczę, nie masz siekierki jakiejś? No może mnie jeszcze podkop, no śmiało, no jeszcze mnie byku podkop, no śmiało. Ty daj siekierkę, byczku, pożycz siekierkę, byczku. Po co ci? No zobaczysz, stary, zrobię fajny trik. Fajny trik. Dobra, Elviso, to w takim razie pauza. Nie, nie teraz, stary. No mu, nie, jest pauza, stary. Nie, please, nie. Nic, stary, nie możesz zrobić, nie, a ja ci rozwalam. Nie podkopuj mnie tak w ogóle, ja rozwalam ci chałupę, byczku, dobra, stary. Dobra, czas mija, Okej. Sam se mijasz, byku. Koniec. Jeszcze siekierki nie ma, mordy. Patrzcie, ale stary, jakby możesz się ruszać, ja tylko ci rozwalam to. O, nie. Przepraszam, ale no. Dobra, teraz to napraw. Troszkę, stary, no nie wiem, no troszkę ta chałupa jakaś taka nie najładniejsza, stary. No nie postarałeś się przy jej budowie, powiem ci. Nie postarałeś się. Mogłeś się bardziej postarać, no. Bezczelny. Dobra, byku, trzymaj to, bo to jest twoje. A to sobie zachowam, to sobie też możesz wziąć. Dobra, to co, dowidzimy w ogóle, byczku, chodź, co to jest, stary? Co to jest, zobacz, co to ma być? Co jest grane? Co to zobacz, to jest w tej dziurze, zobacz, to jest w tej dziurze. No. What? No nic tu nie ma. Wejdź do niej, pauza! Nie! Stary, nie, tam była dziura, stary, nie, proszę tak, cię, poczekaj, dobra. Tam była dziura. Poczekaj, mam bloki, okej, dobra. Dobra, no to co? Nie, stary, nie zrobisz tego. Żegnam! Nie! Ziomki, chciałem postawić ten klocek, ale nie udało mi się, chciałem to przeżyć. Oczywiście, słuchajcie, odradzamy się. I teraz ciekawe, co z moimi itemami, mord? Z moją elytrą? Z moim diamentowym mieczykiem, kilofem. Ciekawe, kto po niego pójdzie, słuchajcie. No to jest bardzo fajne, słuchajcie. Wiecie, ja zginąłem już dwa razy. Elviso zero.
Także słuchajcie, zaraz będziemy musieli go zaatakować. Elo Macio! Elvis, głupolu jeden, gdzie są moje itemy? No powiem ci, że tak lekko przegrałem, w ogóle stąd to właśnie na dole, tak przy okazji, wiesz co? To było troszkę niemiłe, więc masz to w gratisie. Ej, to ja muszę sobie iść po moje itemy w takim razie tak. Szybko. Ty, leć, ja, panie Boczku, ja lecę w takim razie mordy, słuchajcie, ja chcę też pilota, w ogóle tu jest jakieś dziwne pomieszczenie. Mnie to nie interesuje, ja wychodzę na górę. I gitara się ma, dobra, słuchajcie, założę sobie. Nie! Elvis, pomocy! Co jest? Zabudowałem co jest? Sobie, zabudowałem. Dobra, już do siebie wbijam, byczku, spokojnie, nie przejmuj się. Chillera. Dobra, buduję się do góry. Buduj się, stary, bo chciałem siekierę? Założyć zbrojkę, a postawiłem klocek, nie? Dobra, masz siekiereczkę? Tak, mam siekierkę, także. Dobra, w ogóle wiesz, co masz tu właśnie w gracie takiego małego procent od wujka Elviska, bo byłem trochę, Pyk, wiesz, nie jestem tutaj, gitara się ma, pozdrowienia z podziemia. Dobra, dawaj pilota, mordziotę. Ale więcej lawy nie mam, okej, więcej lawy już nie mam, byczku. Dawaj więc, no. Pilota, mordziotę, i teraz mówię ci tak. Pauza! A w tym miejscu? A gdzie w tym miejscu? Tak, tak, dokładnie w tym miejscu. Ale czemu na mój dom, panie? Nie! Nie na moją chatę! Pykson, cykson! I ty to sobie zostań, dobra? A ja spadam. Nie no, żartuję, nie. Przecież będę to oglądał. Może mnie się walniesz, co? Może mnie się walniesz? Nie no, dlaczego miałbym to robić? Wystarczy, że patrzysz, jak płonie ci dom, stary. To już jest wystarczy. Nie no, dobra, no co? Ja cię nie uderzę. Ja cię nie uderzę. Tyle musi najgorszy. Nie! Ty najgorszy dla musi, bezczelny! Dobra, bezczelny! Stary. Trzymaj pilota bezczelny. I elo! Radź sobie tam, mordy, dobre, słuchajcie, to było dobre. To mi się akurat podobało. Daj pilota! Że wyrzuciłem ci go tam, elo. Słuchajcie, dał mi dwie lawy, ja nie wiem, na co on liczył. Ja nie wiem, czy on naprawdę myślał, że ja tego nie wykorzystam, żeby spalić mu chatę. No, miło, słuchajcie, z jego strony. Naprawdę to doceniam, panie Elviso. O, tacy jesteśmy bracia. Mordy, słuchajcie, oczywiście ja to będę musiał naprawić, ale... Ej, Macioch! Czego ty chcesz? Ej, stary numerycz, chodź, zobacz. Koniec zabawy, stop zabawa. O, tak się mówiło w przedszkolu, stop zabawa. No, Macioch, pauza. Okej. I co teraz mi zrobisz, byczku? Do widzenia. Tam do widzenia. Nie, poczekaj, nie postawisz TNT teraz. Nie postawisz TNT teraz, prawda? Nie, wcale. A nie, bo ja mam 3 TNT, i co pauza, pauza! Sorry, jeden bomberek mi został, także mogę już wyjść? No już, płyj, mogę już wyjść? Płyj. Tak. Dobra, kozak, słuchajcie, to się masz cieszę. Masz w ogóle teraz jeszcze kupiłata szybko. Ty, stary, stary, stop zabawa. Okej, stop, ale czemu? Do kiedy my mamy grać? Bo właśnie stary, on się nie określił, nie? Bo to jest bardzo stare, ważne pytanie, do kiedy my mamy grać? Nie ma pojęcia. Mordo, bo ja nie wiem, czy ja mam cię dalej orać, czy nie. Wiesz co, no druga była bez pauza! Już TNT nie używał. Pauza, mówię ci, byku. Odłóż to! Pykson, Cykson i Elikson! Nie, to już zginę na pewno, zginę już. BUM! Ha! Lmao, typie! Elo. A. Ty, ile miał życia? Słuchajcie, jeszcze 4 hity dostał. Słuchajcie, no okej, okay. Może moje uderzenia z miecza były ponad programowo, ale no co, przecież mogę go klepać. Jakby ja mam do tego prawo chyba, tak mi się wydaje. Poza pauzą, ty w ogóle gdzie on jest, słuchajcie? Nie wiem, on ma chyba respał siebie na chacie. Także ja tutaj sobie na niego poczekam. Kurczę, no słuchajcie, ale będę miał tutaj naprawiania. Ale warto, słuchajcie, warto dla śmierci Elvisa. Ty, słuchajcie, bo... Słuchajcie, on się chyba mnie przestraszył. Elvis chyba się mnie boi. Dobra, słuchajcie, tchórz Elviso tutaj się pojawił, widzicie, słuchajcie, idzie ze swojej chaty chyba. Ty, wariacie, zbieraj te itemy. Okej, ale słuchaj, nie bił. Masz od siebie pilota, ci tutaj wyrzuciłem, dobra, wyrzucę ci tam do dołu. I ja idę spać, do widzenia. Dobra, to idź spać, byczku, śmiało, idę by spać. Dobra, mordy, słuchajcie, siedzę sobie. No nie, poczekaj, co ty robisz, zostaw mnie w moim domu. Nie bój się, idź spać. Ale czego ty chcesz? Niczego, idź spać, Maciek. No dobra, pójdę spać. Pauza! Ej, poczekaj, to mi coś zrobi, czy nie? Stary, to mi nic nie robi, ja nie jestem w wodzie. Wiem. Ej, byku, stary, ja nie jestem w wodzie, ja sobie tak mówię, słuchajcie, ale akcja, to poczekaj, co ty zrobisz teraz w takim razie? Poczekajcie, mordy, ja nie wiem, co się dzieje, ale kiedy mogę wyjść, poczekaj, nie! Czy to mi coś zrobi? Co jest? Ej, no bez jaj! Jestem nieśmiertelny! Bez jaj! Dobra, koniec pauzy, stary, nie, pomocy, moje itemy! Nie! Mordy, nie. Mordy, byłem niezniszczalny. Elviso, wszystkie się moje itemy spaliły, prawda? Mam twoje wszystkie temeczki. Nieprawda, stary, spaliły się, bo tu była lawa. Stary, wisisz mi elytrę i diamentowy miecz i diamentowy kilo. Oj, ale no, stary wiesz co, mogłeś później wyjść, no bez kitu. Stary, ja leżałem w łóżku i mnie podpaliłeś lawą, jak miałem później wyjść? No dobra, no okej. Elviso, wisisz mi elytrę, byku, dawaj pilota, byczku. Dawaj pilota. Nie, oddaję, nie sądzę. Widzę sobie cały pakiecik. Dobra, hono tutaj, zrobimy coś ciekawego. Nigdzie nie idę. Musisz iść za mną, byku. Musisz iść za mną, słuchajcie, ja chcę go jakoś wrobić.
w popsucie czegoś, słuchajcie. Tylko jak ja mam to zrobić, skoro on się nie może ruszać, słuchajcie, to jest dziwne. Ale kurczę, dobra, słuchajcie, coś musimy dobrego wymyślić. Elviso, przygotowuję dla ciebie niespodziankę. Dobra, bardzo milutko, czyli elektronik już nie muszę oddawać? Oczywiście, że musisz, no proste, że musisz, byku. Dobra. Ale ty ją straciłeś, nie ja. Dobra, byku stary, no nie wiem co ja ci mogę zrobić jeszcze więcej. Więc po prostu stary, myślę, że zrobimy standardzie. Chodź tutaj, gdzie ty uciekasz? Tylko nie powodujesz więcej szkód, okay? Bo już wyjaśniłeś nam rynek, nie? Stary, chodź tutaj. Chodź, zobacz stary, tam zostawiłeś swoje itemy jeszcze. Tak, które? Pauza! Tylko piasek. Pauza, byczku, i co teraz zrobisz? Jak zobacz, ja robię tak. Widzisz? Jesteś głupi. I co? No stary. I dobra, słuchajcie, myślałem, że troszkę dłużej sobie z nim pogadam. On tylko powiedział, słuchajcie, jesteś głupi. On wiedział, co się dzieje. Także mordy, słuchajcie, wiecie co? Jako, że ja mam pilota, ja tutaj rządzę tą grą cały czas jednak. No mimo tego, że teraz jest runda Elvisa. No to słuchajcie, chyba już sobie to zakończymy, bo on się mnie boi, słuchajcie. Jak widzicie, on tutaj nie przychodzi, więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są filmiki z Abrowit z Panem X, a przynajmniej nic nie zapowiada się na to, żeby pana X miało zabraknąć. Także mordy, koniecznie zostawcie suba, bo są codziennie filmiki do następnego. Yo!